Oglądacie Państwo Ekspres Silesia na antenie telewizji TVS, a my w tej chwili łączymy się za pomocą nowoczesnych technologii, a jakże za pomocą Skype'a z Radiem Żnin, tam redaktor Maciej Januchowski. Witam redaktorze, miło widzieć, już nie tylko słyszeć. Idziemy z duchem czasu. Witaj Adamie, witam Państwa przed telewizorami. Rozwijamy się, idziemy z duchem czasu, zauważył redaktor, tak? Tak, oczywiście, bardzo się cieszę, że możemy się tym razem zobaczyć. Tak jest, my również, tak też teraz będzie, regularnie, także widzowie się przyzwyczajają, no ale nie będziemy rozmawiali o nas, natomiast o tematach, które są u Was w regionie również aktualne. Oczywiście, że tak. Zaczynamy od 22. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ten finał już za nami. Graliśmy w niedzielę razem z całą Polską na rzecz zakupu specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Seniorzy po raz drugi już są w tym finale. Wśród tych mnóstwa atrakcji też nie zabrakło licytacji, na których można było nabyć m.in. vouchery lotnicze, ale też złote serduszka i wiele, wiele innych rzeczy. Czas na kwoty. W Żninie zabrano ponad 13 700 zł i to jest stan z godziny 13, bo liczenie jeszcze trwa. Natomiast w Cyni to jest blisko 12 tysięcy, ponad 7 tysięcy w gminie Gąsawa i tu warto zaznaczyć, że jest to dwukrotnie wyższa kwota niż ta zebrana przed rokiem. W gminie Szubin ponad 45 tysięcy, w gminie Barcin 40 tysięcy, w Janowcu Wielkopolskim ponad 12 tysięcy, w Inowrocławiu 62 tysiące. Oddział Telewizji Polskiej w Bydgoszczy z licytacji tylko zebrał 100 tysięcy. Wysoką kwotę też może się pochwalić tą wysoką kwotą Włocławek. Tam stan na wczoraj to 120 tysięcy, a w mieście Pierników, czyli w Toruniu, tam działały trzy sztaby, zebrano łącznie 285,5 tysiąca złotych. Ciężko podsumować całe województwo, ponieważ w całym Kujawsko-Pomorskim 111 sztabów, ale myślę, że zebraliśmy zdecydowanie więcej pieniędzy w tym roku niż podczas ubiegłego finału. No i to jest najważniejsze w tej rozmowie na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trzymamy kciuki jeszcze za policzenie tych wszystkich drobnych, które gdzieś tam na dole puszki pewnie się znajdują. Z racji tego, że spoglądając w kalendarz mamy już 13 dzień stycznia, powoli zastanawiamy się, co zrobić z naszą choinką, która zaczęła się sypać. Jak ktoś miał naturalną, to ona już ledwo żyje. Jakiś pomysł? Tak, można zrobić kilka rzeczy, właściwie kilka możliwości, które chcielibyśmy Wam podpowiedzieć. Pierwsza to taka, aby wystawić ją obok kontenera razem z odpadami mieszanymi, tak podpowiadają nam specjaliści od segregacji śmieci. Można także ją do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dostarczyć. Także odpowiednio pocięte drzewko może posłużyć nam za opał, jeżeli ktoś z Państwa ma w swoim domu piec. W tym przypadku też dbamy o środowisko, ale też ograniczamy wydatki związane z zakupem drewna opałowego. Kolejne pomysły na to, jak przeznaczyć choinkę, która już w domu niestety nam się nie przyda, no to na przykład podpowiadają nam ekolodzy, abyśmy taką choinkę oddali do pobliskiego ogrodu zoologicznego. Tam to drzewko może posłużyć do wyściełania klatek ptakom albo też dla drapieżników. No a zapobiegliwi zadbali o rozwiązanie problemu już dużo wcześniej, kiedy kupowali choinkę w doniczce. No i teraz niedługo będą mogli ją posadzić przy swoim przydomowym ogrodzie. Dziękujemy bardzo serdecznie, pozdrawiamy Żnin i okolice. No i oczywiście będziemy zaglądali tam regularnie. A ja szybciutko już teraz przenoszę się do naszego studia, bo na kanapie czeka gość. Proszę być z nami koniecznie.